O tym będzie mowa zdecydowanie szerzej w dniu jutrzejszym. Mam na myśli Newman Convention, Catalyst Born Congress. To przyjdzie czas na pewne statystyki 5 lat funkcjonowania rynku alternatywnego. Ale 30 sierpnia 2012 roku to równo 5 lat od 30 sierpnia 2007 roku, a więc tak naprawdę to dzisiaj jest też ta 5. rocznica funkcjonowania New Connect. Tak więc myślę, że ta data obserwuje nie tylko historię rozwoju rynku New Connect, ale również będzie wpisywała się w historię działalności biznesowej dzisiejszego debiutanta. A spółka ze Śląska, dokładnie z Chorzowa, firma Starcase S.A. Dlatego bardzo proszę, przywitajmy serdecznie pana Patryka Cebulę, prezesa zarządu. Nasz dzisiejszy debiutant działa w branży informatycznej i rozrywki elektronicznej, tak często popularnym obecnie sektorze produkcji, rozwoju i dystrybucji gier komputerowych. Panie prezesie, jakie przewagi konkurencyjne widzicie w swoim biznesie na tle tak szeroko już reprezentowanej na rynku New Connect w branży gier komputerowych? Witam wszystkich. Jakie widzimy zalety przede wszystkim na rynku gier komputerowych? Sprawa jest taka, że rynek jest bardzo szeroki. Coraz więcej powstaje spółek, które zaczynają produkować gry komputerowe. Jednocześnie branża się cała poszerza. Pojawiają się nowe alternatywy, jeżeli chodzi o zarabianie. Reklamy, umieszczaniem kontentu bezpłatnego oraz płatnego, mikropłatności. Rynek się robi tak bogaty, że spółka nie jest w stanie skupiać się na wszystkich obszarach działalności od A do Z. My, jako spółka Sterbin, skupiamy się na rozwoju oprogramowania, które pozwala użytkownikom docenić walory gry za darmo, a jednocześnie pozwolić im za pomocą odpowiednich płatności rozbudować content, pozyskać pełną funkcjonalność gry, a jednocześnie zrobić to przy minimalnym koszcie. Ze względu na to, że już dzisiaj spółka debiutuje na New Connectie, dzisiaj jest dla spółki bardzo ważny dzień, z czego bardzo się cieszę. Jest to ogromna chwila, w którym spółka wkracza w nowy etap rozwoju. Nawet osobiście byłem teraz pytany, ponieważ było to dosyć ciekawe zainteresowanie inwestorów w poprzednich miesiącach. W ostatnim czasie uzyskałem bezpośrednio pytania od graczy. Czy można kupić akcje? Co z tym zrobić? Też chciałbym mieć trochę tych spółek. Ja się zdziwiłem. Pierwszy raz spotkałem się z taką sytuacją, kiedy bezpośrednio gracze kontaktowali się z nami i pytali się, jak można uzyskać też kawałek ze spółki. Bardzo ciekawe do mnie zainteresowanie. W każdym razie odbiór graczy, jeżeli chodzi o debiut na spółki, był bardzo dobry. Spółka w oczach graczy jest na tyle sposób odbierana pozytywnie, ze względu, że zbudowano dobrą relację z ludźmi i ludzie oczekiwali tego, że spółka w końcu wejdzie na rynek. Ze względu na to, że spółka debiutuje dzisiaj na New Connectie, chciałbym podziękować odpowiedniemu gronu osób za to, że spółka wzrosła się do obecnego etapu. Chciałbym podziękować wszystkim akcjonariuszom, którzy postanowili zainwestować pieniądze w spółkę. Pieniądze przeznaczone z inwestycji zostaną ulokowane w rozwój obecnego programowania. Chciałbym podziękować także autoryzowanemu doradcy firmy Taurus za przeprowadzenie oferty emisyjnej, za pomoc w przygotowaniu dokumentu oraz prawne prowadzenie spółki na rynek. Dziękuję firmie Venture Incubator, która wspomagała nas od samego początku, pomagając nam w budowie modelu biznesowego. Próbując razem z nami weryfikować odpowiednie możliwości finansowe spółki. Dziękuję także mojej rodzinie oraz mojej narzeczonej za wsparcie podczas całego okresu rozwoju programowania. Okres ten wymagał dosyć dużych poświęceń czasowych, finansowych, ale w końcu się udało. Dziękuję także wyjątkowo wszystkim graczom, którzy są z nami przez całe 8 lat od momentu, kiedy oprogramowanie zostało
napisane, rozwijane. Dziękuję wszystkim graczom, którzy są od nas i od początku, i teraz, i wszystkim przyszłym. Dziękuję bardzo. Też się bardzo dziękuję. Tutaj też jako Biełda dołączam się do podziękowań dla Was, dla wszystkich tutaj podmiotów obsługujących tę transakcję. I życzymy Wam, by ta Wasza przygoda z rynkiem publiczna traktowana była już na poważnie. Myślę, że pod postacią tych graczy nie miał Pan na myśli inwestorów, tylko użytkowników gier komputerowych. Bo tutaj na rynku kapitału posługujemy się terminologią inwestorów, więc to mnie tylko na chwilę zaniepokoiło. Dlatego wszystkiego dobrego na tej nowej drodze życia. Serdeczne podziękowania za wybór rynku NewConnect w dalszej fazie rozwoju przedsiębiorstwa. Zapraszamy też również jutro jako już pełnoprawnego uczestnika rynku publicznego do uczestnictwa w NewConnect Convention. Być może w przyszłości również będziecie dywersyfikowali swoje źródła finansowania w oparciu o instrumenty różne, jakim jest obligacja. Tak jak to miało miejsce w przypadku dzisiejszego, również pierwszego debiutanta spółki Klon, która rok temu zadebiutowała na NewConnect, więc być może również będziecie kopiowali tego typu rozwiązania w przyszłości już w dalszej fazie rozwoju. A by ten rozwój był rzeczywiście zrównoważony, ta statuetka Vivere symbolizująca w pewien sposób rozwój do przodu oraz dyplom upamiętniający debiut spółki na NewConnect. Zaplanowaliśmy także zakup odpowiednich utworów, więc
jest to usługa dosyć rozszerzona, nie jest to zakup bezpośrednio samej gry, uzyskanie jej w formie bezpłatnej. Jest to także dodatkowy sklep z całymi piosenkami i teledyskami. Co cechuje Ultrastera jako dosyć unikalną grę? Przede wszystkim gra ocenia śpiew gracza w czasie rzeczywistym. Nie mamy żadnego później. Nie mamy sytuacji, kiedy śpiewamy, a widzimy tylko czarne tło, biały tekst, nic się nie wyświetla. W tym przypadku mamy informację zwrotną za pomocą odpowiednich pasków, które informują o tym, czy gracz śpiewa dobrze, źle, czy śpiewa za nisko, za wysoko, czy fałszuje, czy w ogóle nic nie śpiewa. Wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym. Nie są to systemy karaoke, które pokazują nam ocenę po zaśpiewaniu utworu. Tutaj ocena jest bardzo dokładna oraz informacje zwrotne są przekazywane natychmiast. W naszej grze Ultrastar nagradzamy i karzemy graczy. Gracze zdobywają punkty. Jeżeli gracz śpiewa poprawnie, zdobywa coraz większą ilość punktów. Dzięki temu może się znaleźć w rankingu. Jeżeli ranking jest wysoko, no super, gracz jest dobry. Jeżeli jest nisko, no to kwestia, żeby jeszcze przyśpiewał coś parę razy, może mu się uda. System oceniania bazuje tutaj na algorytmach bezpośrednio komputerowych. Nie jest to sytuacja, kiedy użytkownik musi wejść na przykład na stronę i ocenić gracza. Nie, to jest wszystko automatycznie, nie ma możliwości, żeby ktoś coś przekonał. W grze może brać też udział wielu graczy. Nie jest to sytuacja, kiedy mamy na przykład grę na PC i mamy jeden mikrofon. Nie. Tą grę na konsolę, gdzie możemy podpiąć dwa mikrofony. No dobrze, ale dwa mikrofony. Tu możemy wygrać trzech graczy, czterech graczy, sześciu graczy. Każdy gracz ma swój mikrofon. Każdy gracz ma nie tylko swój mikrofon, ale także ma swoje wyniki i swoją część ekranu, na której może śpiewać. A co jak śpiewa? No to sklepie świetlamy teledyski. Prawdziwe teledyski, nie jakieś animowane, abstrakcyjne próby animacji komputerowej. Natomiast jest to normalny teledysk, który jest wyświetlany tak samo w stacji telewizyjnej i tak samo jest wyświetlany w grze. Opcjonalnie dobry jest opcja tłumaczeń, jako funkcja dosyć edukacyjna, czyli tekst piosenki jest po angielsku, jesteśmy w stanie dodatkowo wyświetlić tekst po polsku. Jak wygląda w takim razie taki rynek, jeżeli gra bezpośrednio posiada taką funkcjonalność i jak się może znaleźć w całym otoczeniu rynkowym? Rynek gier PC na całym świecie jest wyceniany na ponad 50 miliardów dolarów. Z czego rynek polski w danych na 2012 rok to jest 700 milionów złotych. Jest to tylko fragment rynku, jest to niecały 1% rynku. Ale co jest ważne? Rynek gier w Polsce rozwija się. Rozwija się i rozwija się z roku do roku. Powstają nawet firmy. Słyszymy o nowych projektach, słyszymy o Wiedźmin, słyszymy o CD Projekt, słyszymy o CD Interactive. Firmy się rozwijają, powstają nowi producenci. To bardzo dobrze są. To jest przyszłość, informatyka. Mamy gry komputerowe, jeżeli rynek rośnie, to wszystko gry powstają. Może powstać oczywiście gigant, ale jak dochodzi, jak pokazuje praktyka, nie da się stworzyć firmy w branży komputerowej idealnej. Jeżeli firma się zbytnio rozrasta, mamy na przykład, nie będę tutaj już podawał bezpośrednio nazwy, to dochodzi do sytuacji, kiedy gracze zaczynają od tego odchodzić. Szukają po prostu innych źródeł, innych fajnych, ciekawych pomysłów, nowych aranżacji gier. Rynek w Polsce rośnie, rynek na świecie rośnie. A co się okazuje? 55% sprzedaży produktów cyfrowych to są gry oraz muzyka. Nie wszystkie produkty muzyczne powiązane z tym. 55% całego rynku. To bardzo duży rynek. Wydatki na zakup materiałów cyfrowych w Polsce nie są duże. Nie są dosyć tak popularny rynek jak za granicą, gdzie procentowo wskaźniki na przykład zakupu utworów na telefony komórkowe lub wykorzystania mikropłatności są większe. W Polsce jest to zdecydowanie mniejszy rynek, natomiast dalej rośnie. Jest to dalej luka, którą trzeba wypełnić. Na nie zarobić. A jak to zrobimy? Mianowicie tak. Mamy na poprzedni rok 2011 1,6 miliona uruchomień gry. Taka ilość uruchomień gry pozwala na dosyć ciekawe weryfikowanie modeli finansowych. Jeden z modeli biznesowych zakłada sprzedaż mikropłatności. Taka mikropłatność już jest uruchomiona, jest dostępna bezpośrednio na stronie, gracz może zakupić utwory. Natomiast jest wiele możliwości konwersji bezpośrednio liczby uruchomień gry na gotówkę.
między innymi zarabianie na płatnościach oraz reklamy. W roku spółka opracowała projekt strony internetowej, który stanowi jednocześnie serwis społecznościowy. Gracze mogą dzielić się utworami, nagraniami, wynikami oraz nawiązywać typową komunikację z graczami przez wiadomości, forum itd. Liczba rejestracji rośnie, to rośnie dynamicznie. W 2010 roku było to nieco ponad 10 tysięcy, w 2011 było to 50 tysięcy. Jeżeli teraz Państwo wejdą na serwis, już mamy 70 tysięcy. Wzrost o 40% w ciągu połowy roku. Bardzo cieszymy się z takiej ilości rejestracji i będziemy walczyć, żeby ta liczba rosła dynamicznie jeszcze bardziej w górę. W związku z tym, dlaczego nasza gra to sukces? Mianowicie tak. Oferujemy zestaw usług online. Publikowanie wyników, pobieranie utworów, płatności, pobieranie darmowych utworów, dzielenie się wynikami. To na funkcjonalność. Integracja z serwisami społecznościowymi, bezpłatna podstawa, bezpłatna podstawowa PSRN, free to play, naszych premium. Bardzo ciekawa opcja, bardzo się to naszym użytkownikom w ogóle spodobało. Gra jest udostępniana za darmo. Nikt nie musi mieć żadnej opłaty, żeby spróbować naszej gry. To się bardzo ludziom spodobało. Zauważyłem na przykład przy produktach konkurencji, że udzielali się naszym użytkownicom. Nie chcę znaleźć takie wiadomości, ale okazało się, że tak jest. Wychwalali, że po co inne produkty, skoro można stawiać za darmo. Ludziom się to podoba, no to tak trzeba iść. Nawet większe firmy, typu Ubisoft, ostatnio nastawiają się na to, żeby zacząć produkować gry właśnie na tym samym modelu. Ludziom za darmo. Ludzie są przyzwyczajeni, że mają wszystko za darmo, że na PC jest wszystko za darmo. Nie chce im się dużo płacić. No, można to odpowiednio skonwertować i na tym działać. Dlatego planujemy zarabiać na mikropłatnościach oraz reklamie, co się nie wiem. Nie ma kompletnego konkurencyjnego produktu na PC. Nie ma produktu, który by oferował i analizę głosu, i teledyski, i zakup utworów oraz stanowił jako taką bezpłatną, integralną całość. Nie ma takiego produktu. Spotykamy pozytywne opinie. Ludzie sobie bardzo chwalą, cieszą się, że coś takiego znaleźli na rynku PC. Ciężko jest mi naprawdę znaleźć coś innego. Sam projekt został dostrzeżony także przez inne wydarzenia. Na samym początku rozwoju projektu projekt został zauważony poprzez konkurs Best Talent Project. Byliśmy tam pierwsze miejsce z produktem. Następnie zgłosiła się do nas telewizja do produkcji jednego programu telewizyjnego dla Walii oraz współpracowaliśmy z telewizją BBC. W Londynie kręciliśmy odcinek dla show telewizyjnego karaoke z wykorzystaniem naszego oprogramowania. Kilku graczy jednocześnie było oceniane przez komputer, informacje były jednocześnie na żywo, przekazywane na ekran i ludzie byli zadowoleni. Były sytuacje, że się okazywało, że o, system może nie działa. Ale nagle się pojawił wokalista, który sobie nie radzi, no to się okazało, że system nadaje się idealnie, się okazało, ta osoba odpada automatycznie, naprawdę. Nie było tu sytuacji, że ktoś mógł na przykład za sobą głaskać, albo jeżeli się komuś nie spodobało. System jest, że tak powiem, ostry, nie pozwolił to przejść. Spółka ze swoim produktem UltraStar także uczestniczyła na Global Startup Challenge 2010 i została zwycięzcą. Ze względu na to, że spółka jest dostrzeżona też przez BBC, przez inne telewizje. Teraz tak samo to widzą. Mamy dużo graczy na całym świecie. Polska stanowi głównie 23%. Reszta graczy to pozostały środki. Wśród krajów mamy dużo krajów, które posługują się językiem hiszpańskim. Między innymi Chile, Hiszpania, Portugalia i Argentyna. Nie wiem naprawdę dlaczego, ale ludziom się to tam podoba. Może bardzo lubią śpiewać. Jest to dla mnie taką pewną zagwozdką. Ale to jest w takim razie świetny rynek. To jest rynek niezbadany do końca przez innych producentów gier komputerowych, ponieważ obecność jest tam producentów naprawdę bardzo znikoma. A więc słyszymy studio z Ameryki, studio niemieckie, studio polskie, a nie słyszymy, żeby ktoś tam próbował czymś startować. Dlatego penetrowanie tego rynku jest bardzo ciekawe. Dużym rynkiem jest także rynek niemiecki, sąsiedni. Odpowiednio mamy dużą, dosyć dobrą wymianę handlową.
jest to rynek, który można naprawdę jeszcze dobrze przebadać i pozyskać jeszcze większą liczbę użytkowników. Francja, USA, no i dużo pozostałych krajów, w sumie cały świat. Ameryka Północna, Południowa Azja, Europa. To są główne rynki, na których gracze nasi korzystają. Jak planujemy rozwinąć następujący projekt? Mianowicie planujemy pozyskać nowe umowy licencyjne na content audiowizualny, czyli na teledyski do rzeczy. Obecnie mamy podpisaną umowę z wytwórnią My Music na dystrybucję utworów. Większość utworów prowadzimy dystrybucję na cały świat. Część niestety jesteśmy ograniczeni do Polski. Planujemy podpisać nowe umowy, które pozwolą nam na sprzedaż utworów na rynkach zagranicznych. Planujemy także sam rozwój gry oraz wzbogacenie integralnej funkcjonalności. Przede wszystkim skupiamy się na funkcjonalności internetowej. Teraz nikt nie chce grać w domu bez internetu. Każdy ma internet, więc trzeba rozwinąć taką funkcjonalność, żeby ten gracz codziennie przychodził, codziennie śpiewał, codziennie zdobywał punkty i był zadowolony ze wszystkiego. Sprzedaż utworów na rynki zagraniczne. Pozyskanie umów z wytwórniami jest tu kluczowe, ze względu na to, że niestety panują duże ograniczenia terytorialne. Spółka planuje z pozyskanych pieniędzy między innymi podpisać odpowiednie umowy na sprzedaż zagraniczną. W dalszej przyszłości planujemy pozyskanie innej gry, w której będziemy wprowadzać odpowiedni model biznesowy, nie rozwijać, lub produkcja nowej gry. Mamy bardzo dużo pomysłów, które chcemy wcielić w życie. Ultrastar dobrze się przyjął, gracze tu pobierają tę grę. Chcemy wprowadzić podobne produkty, które pozwolą wejść na rynek z czymś nowym. Z czymś nowym, co spowoduje, że nagle wszystko pozostałe będzie mniej warte. Dziękuję bardzo za udział i zdrowie.